Witam Cię w trzeciej części naszego utworu, jakim jest Życzenie Fryderyka Chopina. Zagraliśmy sobie pierwszą część, jako była przygrywka. Zagraliśmy sobie drugą część, jako była, powiedzmy, zwrotka, ponieważ do tego utworu zostały napisane słowa. I teraz bierzemy się za trzecią część. Dokąd żeśmy doszli? Zagraliśmy zwrotkę do tego momentu. Dźwięk przejściowy, pamiętamy? Dźwięk przejściowy, pamiętamy? Tu jest senza tempo. I teraz wracamy z powrotem do naszego tempa, prawda? Czyli jak będziemy grać? Bardzo podobnie jak wcześniej, czyli raz i dwa i trzy i raz i dwa i trzy i... Raz i dwa i trzy i 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 tu już mamy wstęp do naszej przygrywki. W tym momencie idziemy sobie w tej części troszkę szybciej, dlatego że wszystkie te dźwięki zostały zagrane również w poprzedniej części. Więc jest nam zdecydowanie dużo prościej. Zagrajmy teraz lewą rękę. Lewa ręka brzmi następująco. Mamy A7. Raz, dwa, trzy. Później mamy D7. Raz, dwa, trzy. Czyli z całego D7 pomijamy sobie po prostu piąty dźwięk. Później wracamy z powrotem do normalnego D. Raz, dwa, G, raz, dwa, trzy. Wracamy z powrotem do naszego G zmniejszonego w przewrocie. Raz, dwa, trzy. Do G dur w drugim przewrocie. Raz, dwa, trzy. Później jest D dur. Raz, dwa, trzy. I G dur. Raz, dwa, trzy. Tyle. Zagrajmy sobie to w takim razie całość powoli. Uwaga! Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz i dwa i trzy. I 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 wchodzimy z powrotem w naszą przygrywkę, czyli to, co było na samym początku, dwie nasze linijki. Kochani, to wszystko. Jeżeli Ci się spodobało, daj koniecznie kciuka w górę, żebym wiedział, że warto jest tworzyć dalsze takie filmy, ponieważ Cię interesują. A jeżeli jest Ci mało, zapraszam Cię bardzo gorąco do mojego bezpłatnego kursu Pianino Start. Jest on podlinkowany w opisie. Znajdziesz tam bardzo wiele ciekawych informacji oraz mnóstwo nutek do ściągnięcia. Do usłyszenia następnym razem. Trzymaj się. Cześć!